Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj widzimy się po raz drugi, bo pod pierwszym odcinkiem rozwaliliście system. 10 tysięcy łapek w 2 godziny. Wow, to jakaś masakra. Może postaracie się pobić ten rekord, więc zostawcie łapki do góry i spróbujmy pobić ten rekord, bo naprawdę masakra to, co tam wyczyniliście. No a dzisiaj słuchajcie, drafcik i to rekordowe pod wieloma względami. Zresztą zaraz zobaczycie, od razu postawiliśmy wysoko poprzeczkę Urbixowi, będzie miał co robić w FIFA World Cup. Moi drodzy, tutaj wyświetlają się też osoby, które dzisiaj zasubskrybowały kanał. Jeżeli nadal tego nie robicie, a chcecie się pojawić się właśnie w kolejnym odcinku, to zostawcie po prostu subskrypcję, kliknijcie przycisk subskrybuj, no a my zaczynamy. Let's go! Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy pierwszy draft FIFA 18 World Cup. Zobaczymy, co ciekawego uda nam się ułożyć w FIFA 14. Tego nie było w wersji Mistrzostw Świata. Natomiast wiadomo, też drafty zostały prowadzone później chyba od FIFA 16. Dlatego tutaj już te 18 mamy. Pokaż to, Oskar, bo to stary, ja ci, I show you. How? Na jakim poziomie grasz? Ja na legendarnym. To nie, ja nie dam rady na legendarnym. Nie, rady na pewno. Okej, jaką formację? Same słabe są, same słabe są. Sam jesteś słaby, no to jest dobre. No dobra. Jest Messi, dobry początek. Stary. Tutaj no. Neymar będzie. O, no, widzisz? Tak, no. Tak, i teraz robi. Pele, i jesteśmy w domu. Pele na SPO. Jest Lineker. Proszę bardzo. O, czyli kona, który jeszcze nie było. Ja ci tutaj to zaraz, panie, okay. Wszystko zrobię. Wygląda ciekawie. Zobaczymy, czy będzie jakiś boom w tym drafciku. Busquets. No tak czy owak tego Busquetsa potem pod Albę i Ramosa. Tutaj Lipa. Kurczę, słabo. Ojej, ale to... To jest Europy w ogóle. O, Carles Puyol. Mamy drugą ikonę. Może coś się zacznie dziać, ale... Dobra, jak to pod overall to tego... A jaki overall zrobiłeś? A nie wiem, zaraz ci nawet powiem, bo... Okej. Okay. A zgranie z Tomasz, czy nie? Tak, 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 stuwa, stuwa. No. 88. I teraz dopiero się zacznie. Teraz się zacznie, no dobra. I cyk, deko. I cyk mu deko. Trzecia ikona, a ja. Co się... Co to za draft jest? 89. Okej. Okay. Leno? Leno Paleno, niech będzie. Cyk. Środkowy obrońca by się przydał lepszy. Filipe Luis. Czy... Nie, Silva nam się nie przyda. No Filipe Luis, tak. Ale on nie będzie miał zgrania, Filipe Luis. To nic. Mówisz? Poradzimy. Aj, sobie. No już Szlako tutaj kombinuje. Opa. Zobatera Popanata, już ma zgrania. No dobra, no dobra. No, 89 do ceny. Przydałby się ktoś dobry. No jest ten Silva. Jest Silva, Walker nam się przyda? Nie, nie bardzo. No to Silva. Co my tu teraz... mamy? Di Maria. Ja bym wolał Willianem grać w sumie. Okej. Okej. Okay. I dalej, ostatnie karty. Jędza. Lamela, overall. Ty, ale dwóch Polaków w ogóle obok siebie. No dużo w ogóle jest ten Polak w ogóle w draftach teraz. Tutaj Isco. Jaki draft miał być? 190, nie wiem, lepiej. Jest czwarta ikona. To by trzeba było mówić od razu, a nie czwarta tak. Czwarta ikona, moi kurde. Drodzy. No tutaj, tutaj, okej. Okay. Są cztery ikony, no dobra. Pięciu jeszcze nie widziałem. Jak będzie pięć ikon, będzie boom, a póki co jest Paul Pogba. Ale gdzie go dać? Ty nie ma, dobra, na ławkę. No, będzie trzeba coś tam pokombinować. Jest Laurent Blanc! Piąta ikona, draft ikon, moi drodzy, draft ikon FIFA World Cup. Matko Boska. Co tu się wydarzyło? Christensen, okej. Okay. Jak brzechwa i... prawie. No mniejsza z tym. I na bramkę tutaj, no 74, no nie robić. Tak to wygląda i co się da ułożyć? Zobaczmy. Teraz sobie to ułóż. Ja ci wezmę jeszcze kogoś, żeby motywował twój zespół. W tym momencie 188 draft. 188. No. Ale 189 powinno być, ale masz 5 ikon, człowiek. 5 ikon, no to jest masakra. Nie mów, że źle. Takiego draftu jeszcze nie widziałem, że było 5 ikon w drafcie, słuchajcie. Okej, moi drodzy, no i myślę, że możemy się udać za momencik na pierwszy meczyk. No drafcik wyszedł niezły, co panie Patryku? Baw się dobrze, no. Ja idę coś. Draft 189 z pięcioma ikonami. Jak finału, zaczynamy. Jak do finału nie dojdzie, to nie wiem co.
no nie dojdę na pewno, bo to jest na legendarnym, a ja powiem szczerze, że na klasie światowej czasami przegrywam, jak grałem tam jakieś squad battles, więc będzie ciężka misja, ale lecimy na pierwszy mecz. No i zaczynamy, zobaczmy sobie tutaj, meczek odbędzie się na Luzhniki Stadium w Moskwie. I zagramy z Koreą, no i zobaczymy. Pierwszy meczek, no teoretycznie rywal nie jest jakiś mega wymagający poza Sonem, ale co nam się uda zrobić? Zobaczmy. Zobaczmy Lineker po raz pierwszy obok słupka, ależ było groźnie. Zobaczmy Lineker, teraz się spokojnie zatrzymuje, zagrywa do Neymara. Neymar ładnie schodzi, Neymarito i gol! Po raz pierwszy Brazylijczyk umieszcza piłkę w siatce i obejmujemy prowadzenia. Koniec pierwszej połowy, słuchajcie, no prowadzimy 1-0, Korea tak naprawdę z jakimś tam jednym strzałem niegroźnym, więc chyba jednak wygrał na tym legendarnym, lecimy na drugą połowę. Zobaczmy teraz tutaj Rui Costa, podłączył się do akcji Rui Costa, 2-0, ależ bramka Rui Costy, no teraz pokazał, że jest ikoną, nie przypadkiem. Nie przypadkowo to tutaj uderzył Portugalczyk za pola karnego, zaraz zobaczymy powtórkę, zobaczmy, Lineker z asystą. I Rui Costa nie dał absolutnie szans bramkarzowi. No nie, takie rzeczy wpadają też w World Cup niestety. Wylew kompletny. Zobaczcie na powtórkę. Dajcie ja wam сначала pokażę menu, tak wskazać pierwszy wzgląd. Ojoj, nie. Jest karny! Sędzia wskazał na rzut karny, słuchajcie, w ostatniej doliczonej minucie. No jestem ciekawy, czy teraz też można zobaczyć po kierunku głowy, jak to będzie. Zobaczmy, rzut karny teraz dla Korei. Rąblą niby faulował. Son podchodzi do piłki, zobaczmy Son. Son! Widać po głowie, widać po głowie. No i obroniliśmy to w ostatniej minucie. Zobaczcie, że też jest doliczony czas, leci dalej. Doliczony czas, czyli wiadomo, kiedy mniej więcej się skończy, chociaż teraz sędzia przedłużył, mimo to, że było 2 minuty, o 45 sekund. Ale wygrywamy mecz i lecimy na mecz. Ćwierćfinałowy. Tutaj możecie zobaczyć jeszcze, jak to wygląda. Takie oprawy graficzne. Tutaj statystyki. I ćwierćfinał. No i czas, słuchajcie, na ćwierćfinał. Ćwierćfinał zagramy z Nigerią. Ale teraz piłka, zobaczmy Neymarito, to musi być gol Neymar. Nie ma bramki. Messi na razie niewidoczny, ale teraz właśnie piłka poszła na Messiego, z przodu jest Lineker. Gary Lineker, może teraz to będzie tak, zobaczmy Lineker, zagranie z Neymarem. Niestety nic z tego nie będzie, sędzia za momencik skończy pierwszą połowę i po pierwszej połowie mamy wynik 0-0. Zero akcji tak naprawdę, nie będę ukrywał, po jednym strzale i to nic groźnego nie było, oprócz tego strzału Neymara może powiedzmy. Zobaczmy teraz Neymar, tam jest Lineker, Gary Lineker i jest gol! 1-0, ale teraz jak patrzę dopiero później, włącza się jedynka po strzelonej bramce, ale jest 1-0. I tutaj Aszlaku przyszedł zobaczyć, jak... A ćwierćfinał 1-0 z Nigerią prowadzę. Ty, ja też grałem z Nigerią. Też grałeś? No to pewnie ćwierćfinał. A z Koreą grałeś pierwszy mecz? Nie. A, czyli z kimś innym? Z kimś innym grałem. No dobra, ale mamy półfinał, Lineker, ale trochę się męczę. No ja też. Na tym legendarnym. Ciężko. To są schematy całkowicie inne. Dokładnie. Strasznie skuteczny jest. Gdybym grał więcej squad battles, to pewnie bym umiał grać, a tak to ciężko. Lineker do Rui Costa i gol! 2-0 w pierwszej rundzie również. Portugalczyk strzelił bramka tutaj. 2-0. Rui Costa, niesamowita ikona. I to jest półfinał. I koniec spotkania, słuchajcie, ostatecznie wygrywamy 2-0 i tym samym awansowaliśmy do półfinału. No i za momencik zobaczymy, z kim się zmierzymy. Póki co Nigeria pokonana, statystyki na naszą korzyść, Nigeria nawet bez strzału celnego, więc teraz zobaczymy, jak będzie w tym półfinale. Okej, słuchajcie, półfinał zagramy z reprezentacją Danii, no i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj się będzie działo. Ojej, będzie kontratak, zobaczmy. Niebezpiecznie to wygląda. Luis się zatrzymuje i przegrywamy 1-0 z Danią w półfinale. A więc półfinał nie będzie taki łatwy. Jest tu Lineker. Odegranie do Deco. Ten do Neymara. Neymar. Zobaczmy. Neymar! Nie ma gola. Jakim cudem. Zobaczmy Deco do Linekera. Lineker ma dużo miejsca. Lineker i to jest wyrównanie. 1-1. Wracamy do gry. Fantastycznie to wykończył Lineker. No powiem wam, że jeżeli chodzi o te nowe ikony, no to tym Linekerem najlepiej mi się gra póki co. I to właśnie potwierdza tym strzałem. A tutaj kontratak Paulsen jest niesamowicie szybki. Paulsen, zobaczmy, kapitalna wrzutka i 2-1. Bramka, zero reakcji.
No i niestety, Eriksen wykończył idealnie. Zobaczmy, może teraz podwa do Linekera. Lineker wydaje mi się, że faulowany. No i ciekawe, czy tutaj będzie rzut wolny, ale Jutandy na tyle skuteczny, żeby tutaj wyrównać. Zobaczmy Rui Costa. No będzie Messi. Zawodnik idealny będzie tam nam wybiegał. Zobaczmy. Już piłka na Messiego. Leo Messi ma dużo miejsca i czasu i gol! Argentyńczyk wyrównuje na 2-2. Teraz piłka na Neymara. Zobaczmy, będzie okazja. Neymar, fantastyczne minięcie. Messi, Rui Costa, Messi, gol! 3-2, niesamowicie to rozklepali. Niczym Jola, schabowe. I bang, mamy to. Teraz zagraje do Linekera. Zobaczmy, Gary Lineker świetnie tutaj przychodzi. Zagrywa do Rui Costy, jeszcze Rui Costa. Messi, słupek na pustą bramkę. Tu już jest przesada. 90 minuta chociaż. Ojojoj, troszkę mój obrońca się tutaj pogubił. To chociaż to nie był obrońca, to był po prostu deko. I teraz Laurent Blanc, czy Eriksen. Zobaczmy, jeszcze akcja trwa. Wrzutka w pole karne. Luis nie reaguje. I mój przeciwnik, czyli Dania, trafia w słupek na pustą bramkę. Czyli no powiedzmy sobie otwarcie, wszystko się tutaj wyrównało, jeżeli chodzi o niewykorzystane sytuacje. Teraz będzie okazja. Zobaczmy. 4-2. No i teraz można spokojnie powiedzieć, mamy finał, deko, podwyższa rezultat. Okej, słuchajcie, Rui Costa z najlepszą oceną 9,5, wygrywamy 4-2 z Danią, no i zaraz zobaczymy, z kim zagramy finał. No i też ciekawe, jakie będą nagrody za ten finał, bo to będą trochę inne paczki, bo póki co dostajemy tutaj paczki za 7,5 tysiąca, tak naprawdę, więc jakichś wielkich szaleństw nie ma. No i teraz zobaczmy, z kim gramy. Z Belgią będzie finał, więc na pewno nie będzie łatwo. Dobry bramkarz, dobra obrona, pomoc, atak, wszystko tam jest dobre, także lecimy. Zobaczmy, pełen fokus, tutaj finał, trzeba po prostu wygrać. Już Rui Costa, zagranie do deko, jest tutaj Messi i broni Courtois. No tego bramkarza na pewno się obawiałem i nie przypadkiem. Zrobimy rzut rożny a la Jutandy, tak samo, rzuty wolne wychodziły. No to mam nadzieję, że rzuty rożne będą wychodziły tak samo. Zobaczmy, Neymarito, fantastyczne minięcie i tutaj Pogba nie wbiegł wystarczająco szybko. Teraz Rui Costa. Do deko potrafi uderzyć deko i broni Courtois po raz kolejny. Zobaczmy teraz, z kimś strata niebezpieczna. Zobaczmy, Eden Hazard, może być groźnie. Hazard, to jest gol! Tracimy piłkę w środku pola i niestety przegrywamy 1-0. To tak naprawdę była pierwsza groźna akcja rywala, ale taki błąd. No i będzie naprawdę ciężko wygrać teraz ten finał. Przełączamy się na Messiego. Kto będzie strzelający? Będzie to deko. Zobaczmy. Messi zagrywa, czy nie zagrywa? Nie zagrywa do deko, zagrywa do Pogby. Ten do deko, Messi przed polem karnym i to jest gol! To jest gol, sędzia doliczył 2 minuty, a bramka w trzeciej doliczonej. Jest wyrównanie. Leo Messi w wielkim finale wyrównuje i pokazuje serduszko do swoich widzów. Mamy finał. Zobaczmy, Neymar do Rui Costy. Neymarito, Rui Costa, będzie teraz okazja. Zagranie do Linekera, Lineker, zablokowany jeszcze Messi, broni Courtois. Może teraz Neymarito już jest na lewej stronie, Neymar. Jest tu Rui Costa i to jest faul na czerwoną kartkę. To musi być czerwona kartka. Wychodził mój zawodnik sam na sam. Zobaczmy decyzję sędziego. Nie ma kartki, ale jest za to rzut wolny. Zobaczmy na powtórkę, czy tutaj powinna być czerwona kartka. Nie wiem. To jest FIFA kontrowersje chyba. Ale jest rzut wolny, ale Jutandy. Piłka będzie zagrana do Messiego. To jest ostatnia akcja w regulaminowym czasie. Zobaczmy, Paul Pogba teraz zagrywa do Linekera. Linekera ma dużo miejsca, Lineker! Będzie jeszcze rzut rożny. W przerwie, strzeliśmy w doliczonym czasie. Może teraz też się uda. Za momencik się przekonamy, zobaczmy. Zagrywamy na krótko. Będzie przerzucenie, Neymar. Udało się, Neymar! Przerzucenie, jest tam Messi! I to nie ma gola! Jak to możliwe? Courtois, absolutny król! Jeszcze jedna sytuacja. Oto statystyki są po 90 minutach, statystyki wyrównane, ale kto wygra finał? Zaraz zobaczymy. Może teraz zobaczmy, Isco ma dużo siły, w końcu on wszedł na boisko. Isco, zagranie do Neymara, Neymar, Brazylijczyk, broni Courtois. Radę, ostatnia akcja w dogrywce.
I nie, sędzia nie pozwolił nam dokończyć. Przewaga w strzałach była. Ale teraz czas na rzuty karne. Rzuty karne zdecydują. Zdecydują o tym, kto wygra. Co ty masz karne w finale? Tak jest, mam karne w finale. Ja przed chwilą właśnie skończyłem. Słyszałem, nie będziemy spoilerować. Zobaczmy Rui Costa po raz pierwszy. Rui Costa 1-0. Courtois nawet nie drgnął. Ale teraz zobaczmy. Ciekawe, czy głowa, czy będziemy widzieć głowę. Zobaczmy Lukaku, teraz podchodzi do piłki. Czy Lukaku strzeli bramkę, zobaczmy Lukaku. Nie trafia w bramkę. Przecież to jest poziom legendarny. Ale ja płakał na pewno nie będę. Courtois został w środku, może teraz środek. Ja nic nie mówię, będzie tam mnie. Lechu nie podpowiada, tak, jest. To była dobra decyzja. Strzelać w środek, tylko komputerowi. No wiem, wiem. Ale wiesz, jak komputer nie został poprzednio, no to kurde, tak myślałem, że dwa razy nie zostanie. Teraz przez to było widać od góry, jak ale, ale głowę widać. No to mówię właśnie, że było widać. Czyli no nie ma opcji, że przegramy te karne. A teraz do piłki podchodzi Rui Costa. Ostatnio Courtois rzucił się w lewo, więc strzelimy w lewo. Rui Costa. Ej, no, co jest w lewo? A widziałeś, w całkiem lewo było. Czemu to panenką? No bo chciałem w lewo panenką. Karasko, cyk. Nie no, komputer, no za łatwo akurat za łatwo, jeżeli chodzi o karne z komputerem. Paul Pogba, czy to zakończy? I tak jest, skończymy, zabujemy. Jeszcze zdabowałem komputer. No jak trzeba umieć drafciki robić, ty umiesz grać. A jak? Takie połączenie, słuchajcie, dało nam zwycięstwo w tym drafcie, a jakie będą paczki, zaraz zobaczymy. W sumie sam jestem ciekawy, co będzie za finał draftu. Czy będą jakieś lepsze paki? Okej. Okay. Laku dostał jakąś paczkę Ultimate, a my co dostajemy za wygrany finał? Zaraz zobaczymy. Uj, Brazylian! Come? Uwaga. Wow, co tu się dzieje? Trzy paczki. Premium World Cup. Zwykła, europejska, okej. Okay. No dobra, 5000 monet do tego. Także spoko. Okej, słuchajcie, jednak dostaliśmy tak naprawdę taką samą paczkę, co jest po prostu w sklepie dostępna. Natomiast, no zobaczmy. Są ekrany za ten draft. A czy będzie walkout? Jest flaga Polski. Eśpia, to będzie chyba Zieliński. Z overallem 82. No, Zieliński spoko. Fajna karta na pewno. I też mi się przyda do składu Polaków, moi drodzy. Bierzemy do składu, no i zaraz zobaczymy, co jeszcze się ciekawego trafi. Zobaczmy, są ekrany, jest ikona! Ikona będzie za ten draft! A w paczce jest Argentyna i to będzie chyba Maradona! Ikona Maradony! 89 overall! O, mamo! Za wygrany finał! Maradona, słuchajcie! I to w takiej Januszowej paczce. Także moi drodzy, lepiej tego draftu zakończyć nie mogliśmy. Koniecznie zostawcie łapkę do góry i zasubskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, na razie, cześć!